To był post. Nie dali jeść cały dzień. I wieczorem już wyglądamy za tą gwiazdką, bo jeść się chce, ale nie ma tej gwiazdki. No ale to nie tylko, żeby za gwiazdką szukać. Ojciec przychodzi z takim snopkiem pszenicy i winszuje. Byłem w kościele, widziałem wesele, że Panna Maria syna porodziła. Ten syn chodzi, powieści roznosi, Pana gospodarza na kolędę prosi i stawia ten snopek w kącie, to jest snopek pszenicy. No i teraz idzie, przynosi dwie wiązanki słomy i ścieli się na podłogi. I do tej słomy to się rzuca cukierki, orzechy, ale nie wolno ich teraz jeszcze zbierać, tylko na końcu. No i gospodyni nakrywają stół. Grubo siana, obrus, na cztery rogi stołu stawia się czosnek. I ten czosnek to bronił nas od choroby, od wszystkiego. No i na tym stole był taki duży kołacz, taka bułka pleciona. I na tym kołaczu stał opłatek. No i ojciec brał ten opłatek i będzie nas dzielił. Ale to jeszcze trzeba klękać, modlić się. A my już nie możemy się doczekać tego jedzenia, bo głodne. No ale to nie tak jak teraz, każdy się dzieli opłatkiem. To ojciec łamał opłatek, kawałeczek opłatka i na ten kawałeczek opłatka kładł miód. I nam składał życzenia. I całował nas w czoło, a my ojca w ręki. I tak po kolei szedł do wszystkich. No i już to po modleniu, już siadamy do stołu. Trzeba było zaczynać od ryby, bo ryby Pan Jezus rozmnożył. No i te wszystkie potrawy, nie będę wymieniać, barszcze, uszka, ale nie tylko, bo u nas lasów nie było. To był barszcz, buraczki, kapusta, fasola i takim olejem lnianym był okroszony, to te oczka tam wlewały. No ale kucia to była najpowszechniejsza. To był symbol życia. To kucia, pszenica, to znaczy, żeby nikomu nie zabrakło chleba. Mak, żeby to był spokój, cisza w domu. Orzechy. Orzechy to jak rozłupiemy, to jest tak jak nasz mózg. To żebyśmy mieli mądrzy, zdrowi, silny jak orzechy. Miód. Miód to jest symbol pracowitości, bo to pszczółki na niego pracowali. To naprawdę jest wielki wysiłek. No i cukier, rodzynki, te inne bakali, to żeby nam w życiu było słodko, żebyśmy mogli szczęśliwie żyć. No i kolędowanie, nie tak jak teraz komputer czy ten laptop. To było kolędowanie, to się musiało kolędować. Gospodyni musiała siedzieć do końca, żeby płoka z jaj nie schodziła, żeby korczaki wylęgła. Gospodarz szedł do bydła dawać, taki był opłatek zielony, różowy, żeby to bydłem się też podzielić. Bo świniom się tego nie dawało, kiedyś chleb szanowali. Jak nawet jakaś była skórka, to się kurom dawało, ale nigdy nie świniom. No i już po tym kolędowaniu już się zaczyna. Tamta kucia, która została jeszcze, to brali łyżkami i rzucali do sufitu. Jak się dużo przykleiło, to będzie urodzaj. Jak mało się przykleiło, słaby urodzaj. A dziewczyny i chłopaki
wychodzili na podwórko i sztachety liczyli. Panny, kawaler, wdowiec, kawaler, wdowiec. No i co tam na końcu wyszło, za kogo się ożeni? Chłopaki, panna, wdowa, panna, wdowa. No i też komu tam, co tam wyszło na końcu. No i co? Jeszcze brali dziewuchy, pokrywki, łyżki i dzwonili do, po tych pokrywkach. A jak się dzwoni, to psy się odzywają. No i w którą stronę pies się odezwie, to w tą stronę się ożeni. Kobiety wychodzili, patrzyli na niebo. Jak jest gwiaździsty, to będą się kury nieśli. Jak jest zamglony, to będzie rok mleczny. No i a już rodzice szli na pasterki, a myśmy jako dzieci zaczęli waryszkować w tej słomie, szukać tych orzechów, cukierków, ale nie tylko szukać, bo trzeba było kwokać, żeby kwoki na jajka siadali, bo w lęgarni nie było. I to już, już po tych cukierkach, co myśmy orzechy znaleźli, wścieliliśmy jakiś koc na tej słomie, bo byli kozynki, i spaliśmy do rana. Na drugi dzień świąt przychodzi już świt i to trzeba teraz tą słomę, ale nazywali to dziadem, tego dziada wymiatać dokładnie, żeby to wszystkie choroby, wszystko wymieść i stawiło się za płot na ulicy i się robiło ognisko. I tak wszystkich ludzi, sąsiady, piękne ogniska były, wysokie, na 2 metry, bo to słoma. No i, a śniegi były po kolana. No jak się ognisko paliło, to śnieg się topił i zrobiło się ślisko. Jak chłopak skoczył, upadł ten ogień, to mu się nic nie stało. Ale jak dziewucha wskoczyła, jak się poślizgnęła, i upadła, ale na goły tyłek, bo majtek nie było. No i to już ten czas czekamy do nowego roku. Nowy rok to już jest tego dziada, tą pszenicę, ten snopek pszenicy wynieść, ale to w czas trzeba było druga, trzecia godzina, bo to, żeby wynieść, to jak kto tego dziada wyniósł, to dostał pieniądze. A jak później, to już takie buleczki, to już nie dostał tych pieniędzy. No i jak przychodzili, to takie było powinszowanie. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, aby wam się rodziła pszenica i groch, abyście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje, żeby snop stał przy snopie, kopa przy kopie, a gospodarz między kopami, jak księżyc między gwiazdami, abyście byli weseli, jak w niebie anieli. No i tam zależy, jaki gospodarz, czy dawał po parę groszy, czy te buleczki. Jak dostał tą buleczki, to tak podskoczył. Taki kłos dostał. No i już wychodzili i krzyczyli, zaroć Boże żyta i pszenicy, i greczki na palenicy. No i szli, ale teraz chodzi Herod, gwiazda, ale nie taka gwiazda jak teraz, tylko taka gwiazda jak globus, taka okrągła, a tam był taki obręcz w środku, a to było takim papierem cieniutkim, różne kolory i świeca była w środku, a na tym kole były wszystkie postacie, Dzieciątko Jezus, Matka Boska, Święty Józef, Królowie, owieczki, woły i tak ten chłopak kręcił, ale światło trzeba było zgasić i ono tak jakby do Betlejem wszystkie szli pomalutko. No i Herod to chodzili takich kawalerowie, nie tam dzieci. To już nawet teraz po wojnie to pan Zel chodził, mój syn chodził, pan Kupis chodził.
to było coś pięknego. A jakie prezenty dzieci otrzymywały wtedy pod choinkę? Kto, Herod? Nie, dzieci otrzymywały od rodziców, bo teraz otrzymują, czekają na święta, czekają... Od rodziców nie, tylko od kogoś, jak oni przyszli, to ktoś im, jak mówię, to jeszcze... Ale nie było takiego zwyczaju, że rodzice przygotowywali jak teraz prezenty... Nie, nie, tam skąd to tam prezenty? Tam nie było nic pod choinkę, choinka była. Ale jak jem trzeba było buty kupić czy coś, to kupowali w ciągu roku, ale nie na Boże Narodzenie. Tam nie było żadnych prezentów ani nic. No i taka szopka jeszcze była. Takie laleczki wyrzeźbione i ten chłopiec w rączki wsadzał i tymi lelkami tak tam ich przykładał i mówił. Bo nawet się sąsiadki pokłócili i mówi, proszę panią, tu jest pani sąsiadka, tak, taka lalka była ubrana tak jak czarownica, że ta pani sąsiadka zabrała pani mleko, ale musi pani iść w nocy o 12 godzinie pod okno, bo tam firanek nie było, zobaczyć, czy ona nie robi masła, bo to jest czarownica. A do tej drugiej poszedł i mówi, że musi pani 12 godzina iść i patrzeć, czy ona nie robi masła, bo ona pani mleko zabrała. No i to taka była głupia, pokłócili się, od czarownic wyzywali. Ty mleko zabrałaś, mówię, bo te, ja widziała, jak ty masło robiłaś 12 godzina w nocy. To było, to coś to pięknego było, to takie jak teatrze, jak, bo ksiądz u nas, było trzech księży, a na drugim miejscowości był kościół, ale nie było księży. No a były takie wyboje, no bo to takie zaspy były. I ten sąsiad pojechał po księdza, ale śnieg zawieja i kożuch sobie zarzucił na głowę, a sanie były takie równe. To on takiego, tak nazywali barana, wiązanki słomy wiązał, tak dużą, i koc ścielił i ten ksiądz siadał i on wiózł tego księdza do siebie. To jest prawda, to nie jest tam, żeby jakiś kawał. No i on jedzie pod ten zakonie, że tego, ale jak to te doły takie wybite przy sianie, jak sanie podskoczyli, ksiądz upadł, zgubił się, ten przyjeżdża pod kościół, księdza nie ma, wraca z powrotem. Nic się, przepraszam, nic się nie stało, pani Gardzi, bo to Gardzi wiózł go, nic się nie stało. Mówi, ja wołałem za panem, ale gdzie on słyszał, jak on tą szubę miał na głowie, to nie słyszał, że tak. Ale to było coś pięknego, jak te dzwonki dzwonili, te Herody chodzili, te szopki.